Przypomnijmy, w czerwcu ubiegłego roku radni niemal jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały dotyczący podwyżki taryfy pierwszej za przejazd taksówkami na terenie Kołobrzegu z 4 do 6 zł. 6 zł wynosi także opłata w taryfie nocnej i świątecznej, dlatego kołobrzeskie środowisko taksówkarzy złożyło petycję w sprawie podniesienia stawki za przejechany kilometr, także w drugiej taryfie. Jeden z taksówkarzy w swoim imieniu, a także myślę, że w imieniu innych taksówkarzy złożył wniosek, petycję o zmianę taryfy drugiej, po prostu argumentując to mniej więcej tym, że w nocy jeżdżą za takie same pieniążki jak w dzień, w związku z czym gro taksówkarzy nie chce w nocy jeździć. No, ja ich rozumiem, w nocy wolą spać niż zarabiać tyle samo w ciągu dnia. Na naszej komisji przepracowaliśmy to. Komisja skarg, wniosków i petycji większością głosów nie uwzględniła petycji. Zostanie ona jednak przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miasta. Ja byłem za tym, żeby jednak zróżnicować te ceny. Mimo wszystko jestem za tym, żeby nasi taksówkarze zarabiali w nocy, jeździli i świadczyli nam usługi. Bo dzisiaj, tak jak mówili panowie, że nikt nie chce w nocy pracować za te same pieniądze, które pracuje się w dzień. No wiadomo, kto by chciał w nocy pracować za te same pieniądze, które w dzień mogą zarobić. Dodatkowo taksówkarze wnioskowali o to, aby zmienić godziny obowiązywania nocnej i świątecznej taryfy w Wigilię i Sylwestra. Według nowej taryfy opłata miałaby być pobierana nie jak do tej pory od 22, tylko od 17.